Gdybyśmy wcześniej zaczęli, to mogła biegać poniżej 49 sekund. Poniżej 49. Przed nami rower Aniki Łukasińskiej. Ja wtedy byłam trochę sparaliżowana tym, co się działo. Dla mnie to był koszmar. To, co robimy na tym etapie, kosztuje. I prędzej czy później musisz zapłacić rachunek za to. I to, co zrobiłam przez ostatnie półtora roku, wystawiło mi teraz bardzo duży rachunek, który teraz płacę. Można powiedzieć, że ostatnie pół roku, czy ostatni rok, powiedzmy, patrząc na sezon, to było takie trochę funkcjonowanie na kredyt? I teraz tak, trzeba go spłacić? Tak, to było tak, że ja już czułam, że tam powoli wszystko upada, ale za każdym razem miałam jakby takie informacje, do mnie dochodziły z ciała, ale ignorowałam to, bo wiedziałam, że teraz trzeba, bo potem już nie będzie szansy, może, i że teraz musisz. I zaciskałam zęby, nie wiem, brałam przeciwbólowe, przeciwzapalne leki, praktycznie od operacji, którą miałam 2 lata temu, ponad już chyba, no 2 lata, parę miesięcy, to jestem prawie cały czas na przeciwzapalnych lekach. No to nie jest normalne dla zwykłego śmiertelnika. Dla mnie to nie było normalne jeszcze parę lat temu, jak słyszałam, że ktoś tak robi. I bym pomyślała, to po co to robisz, po co tak się niszczyć? Na co dzień jest tak, że się skupiasz na swojej pracy, na tym, co robisz i nie zastanawiasz się nad tym, co ktoś inny o tobie myśli. Że robisz to też jakby, no to jest jakaś tam twoja historia, którą sobie tworzysz. Ale ostatnie 2 lata myślę, że bardzo mi, 2, 3 nawet, a właściwie od czasu coming outu z chorobą, pokazało mi, że są ludzie, którzy obserwują, którzy wspierają, którzy się inspirują tobą i twoimi zachowaniami. I wtedy zaczyna się to robić takie bardziej realne. Na pewno nie było dla ciebie łatwe, ale z jakiegoś powodu uznałaś, że chcesz o tym powiedzieć. Ja już byłam w takiej sytuacji, że nie dało się tego ukrywać i mogłam albo się wycofać i zaszyć nie wiadomo gdzie, nawet nie wiem. Nawet wtedy nie miałam nawet wyobrażenia na temat, co ja będę robić, jeżeli się wycofam. Aczkolwiek to było bardzo proste i to było coś, co miałam najbardziej ochotę zrobić. No bo nie chcesz stawiać czoła. No ucieczka zawsze jest najprostsza, tak się ludziom wydaje. Tak, no i tak samo było w tym momencie, ale wiesz, trochę rodzina mi pomogła, trochę Małgosia, znaczy wszyscy mi bardzo pomogli, bo mnie tak dodali mi otuchy i odwagi w tym i pomysłu trochę, jak to zrobić, bo ja wtedy byłam trochę sparaliżowana tym, co się działo. Dla mnie to był koszmar, wiesz. No, ale wyszłam, początek był ciężki, a dzisiaj uważam, że najlepsze, co mogłem zrobić. I co jest śmieszne, jak ja z tym wyszłam i zrzuciłam z siebie ten ciężar, to automatycznie, no wiadomo, że oprócz tego podchodzę do sprawy holistycznie i cały czas jakby pilnuję tego zdrowia, ale automatycznie jakby nie jest źle. Jest wręcz bardzo dobrze, bym powiedziała. Ja pamiętam już nasze zakupy w Virginii, że powiedziałeś, że też cebula ci pomogła. Bardzo. Wyciąg z cebuli. Tak, tak, tak. No jesteśmy Polakami cebulakami. I w moim przypadku też to wszystko się idealnie, wiesz, wchłonęło. Ale nie nacierałaś cała cebulą. Nie, skórę głowy nacierałam, ale nie no, liczę na to, że nie jestem takiej, jestem jakimś typowym cebulakiem. Dostaję tyle wiadomości i wsparcia, a najfajniejsze są, wiecie jakie? Znaczy wiesz jakie, przepraszam. No wiecie, bo mówisz też wiecie do jakie? Widzów. No i tutaj do operatora. Takie, że ktoś ci mówi, że na przykład pani Aniu, pani już tyle zrobiła, pani nic nie musi. Ja mówię, no tak, ja już zrobiłam dużo faktycznie. I że masz taką ulgę, że ktoś to zauważa. Dlatego bezpieczeństwo ponad wszystko. Przed nami rower Aniki Łukasińskiej. Biegasz, jeździsz na rowerze, pływasz też, chodzisz na basen?
tu akurat nie jestem najlepsza. A, czyli triatlon odpada? Czyli się szykujesz na triatlon? Chyba, że będę mogła taką żabką pływać. Wolisz pływam tam, gdzie nie ma fal. Nie ma fal. Tak. To jest, tam się lepiej odnajduję. I raczej traktuję pływanie i wodę do regeneracji, do rozluźnienia mięśni po bieganiu sprintu. A też w ogóle jakieś było takie mniemanie u nas w Polsce, że rowerem lekkoatleci nie mogą jeździć, bo się zmienia i skraca krok. Natomiast po moim doświadczeniu, po powrocie po kontuzji, gdzie przez 2 miesiące trenowałam tylko na rowerze, a nagle zaczęłam biegać 50-30, no to myślę, że zaprzeczam tej teorii. To skrócił się, ale czas. Tak. Biegu. Tak, dokładnie. Więc wiesz, coś za coś. Uwielbiam smak kawy. Uwielbiam w ogóle takie bardzo wyraziste, różne smaki, zwłaszcza kwaskowate. Kiedyś jak nie piłam kawy, to byłam bardzo senna, taka bez energii. I nagle odkryłam za pomocą mojego byłego chłopaka kawę, że można pić, że ja się dobrze po tym czuję i jakoś tak wsiąkłam w to. Weszło mi w krew bardzo mocno, a teraz też to uważam, że to jest bardzo takie socjalizujące narzędzie, zwłaszcza jak wychodzisz na zewnątrz i z reguły do miejsca też, w które chodzę, tak zbliżają i poznaje się wielu ciekawych ludzi. No i też, wiesz, mieszkam sama teraz i brakuje mi czasami człowieka obok. I nie ukrywam, że czasami wychodzę na tą kawę, mimo że mam i ekspres do kawy, i aeropress, i drip, i wszystko, i kawy w domu, to i tak czasami wybieram wyjście, bo chcę być z ludźmi. Zdaję sobie sprawę z tego, że raczej jestem na końcówce, nawet nie na półmetku. I nawet miałam taki bardzo znamienny moment w niedzielę na zawodach, a właściwie po zawodach w Szwajcarii dla Chateau de Fonds. No nie byłam zadowolona z tego startu, właściwie wróciłam utykając do pokoju i zadzwoniła do mnie mama, bo wyczuła, że to jest ten moment, w którym może warto porozmawiać, chociaż ja czasami proszę ją, żeby nie dzwoniła do mnie, bo w takich momentach ciężko mi się rozmawia tak racjonalnie. Jestem raczej wybuchowa, przeżywająca, emocjonalna. Ale wtedy wyczuła, że ta jej matczyna miłość może ci pomóc. Może, być może. Chciała mnie pocieszyć, że zauważyła, że o, że już jest lepiej, bo ostatnio byłam na zawodach 6 kilka razy, a teraz byłam 4, ale nie wiedziała, że w innych seriach dziewczyny pobiegły szybciej. Mówię, mamo, nie, w innych seriach pobiegły szybciej. No i mówię, nie chcę gadać, że muszę teraz odpocząć chwilę, pomyśleć o tym. Dowód na to, że moja mama miała rację, ale nie może się o tym dowiedzieć. I nieważne, ile ty masz lat, ona zawsze wie lepiej. We wszystkim. Nawet w tym, w czym się zajmujesz, ona wie lepiej. Mama dzwoniła teraz! Spytała się mnie, czy czytałam wywiad z moim trenerem, z Laurent Mevly, który dał ostatnim w Polsce. I tam opowiadał o swoich takich największych zawodniczkach też i z tego czasu i też o mnie. W tej wypowiedzi powiedział, że żałuje, że nie trenowaliśmy wcześniej, nie zaczęliśmy wcześniej, bo teraz ze względu na jakieś moje problemy zdrowotne musimy bardzo kombinować z treningiem, bardzo często uważać. I że jest przekonany, że gdybyśmy wcześniej zaczęli, to mogła biegać poniżej 49 sekund. Poniżej 49, nie 50 tylko. I jak mi mama to powiedziała, to nie mogłam nic jej powiedzieć, bo wybuchłam takim płaczem, że nawet teraz mnie to wzrusza. Tak biegałam szybko, ale myślisz sobie, w sporcie tak to jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia, zawsze chcesz więcej. I oczywiście oczywiste było dla mnie to, że nagle jak zaczęłam biegać w wieku 30 lat po tylu przejściach tak szybko, no to bardzo masz prosty rachunek. Jak jesteś młodszy, szybciej się regenerujesz i szybciej jesteś zdrowszy i łatwiej jest dojść. A my odkąd trenowaliśmy razem, to właściwie prawie w ogóle nie mogliśmy trenować normalnie. Bo zawsze coś się działo i zawsze coś mnie eliminowało z jakiejś części treningu. No i teraz można sobie dywagować, czy to może mnie uratowało, bo się nie przetrenowywałam.
A może właśnie to było to coś, czego mi zabrakło, żeby pobiec jednak te 49 sekund. To 49 sekund tak naprawdę jeszcze jest moim celem. Wiem, że są dłuższe kariery, ale moja tak się toczyła, że myślę, że jest długa, satysfakcjonująca już tak naprawdę dzisiaj. Dobrze.